Kowalewska do Greiber. Nogą fantastycznie to podbija Jelena Blagojewicz. Kowalewska na środek. Kolejna obrona. Ale no już z tej akcji nie wygrają siatkarki z Rzeszowa. Ależ emocje, tu widzimy ławka dewelopresu, aż skoczyła. Ale proszę. Ale to chyba trzeba dodatkowe zajęcia z piłki nożnej dla wszystkich siatkarek, bo wtedy te akcje mają zawsze szansę wyglądać tak efektownie. Jest czasem wkurzająca, jest, to prawda, jest. Ona ma mocny charakter i czasem nie przebiera w słowach. Ale ja też czasem nie przebieram w słowach, więc czasem, czasem się spinałyśmy, ale to jest osoba na pewno, która się nie boi, która walczy, którą kochają dzieci, po prostu kochają, uwielbiają dzieci, dzieci kibice, dziewczynki do podawania piłek, dzieci, z którymi prowadziła czasem w piątym liceum treningi. No i mojej rodzinie osobiście też wszystkie dzieci ją uwielbiają, więc czy wśród znajomych to jest osoba naprawdę, którą dziecko wymieni pierwsze jako siatkarkę od dewelopresu. Normalną kobietą, nie, tak, normalną zawodniczką, nie gwiazdożyła. Taki spotkań prywatnych to niestety nie mieliśmy, bo był okres pandemii, był okres, gdzie 2 lata zostały praktycznie wycięte z naszych spotkań. Przychodziło się, grało się przy pustych trybunach. No ale spotykaliśmy się także zawsze rozmowna, zawsze zadowolona, uśmiechnięta. Z każdą pomocą, żeśmy się zwracali, doszkodziliśmy do jakiegoś konsensu. Najbardziej wkurzyła mnie na Pucharze Polski w Zielonej Górze, jak weszła w 5. secie i zwyciężyła z Chemikiem, bo bardzo dobrze broniła w 2. linii. Tak, to wtedy pomyśleliśmy, że fajnie było mieć takiego walczaka w swojej drużynie. No i jakoś tak się okazało, że Lorenzo bardzo chciał Jelenę w Rzeszowie i namówił ją do gry w Rzeszowie. Myślę, że wszyscy byliśmy wtedy podekscytowani, bo to był taki transfer fajny, reprezentantka Serbii, znana siatkarka, może jeszcze nie w Polsce, ale już gdzieś grała w Turcji, we Włoszech. I trafiła do nas do Rzeszowa. Od razu była kapitanem, więc no dla nas było to trochę zaskoczenie, bo to była pierwsza dziewczyna z zagranicy, która była kapitanem, którą trener mianował na kapitana. Ale myślę, że dobrze się wkomponowała, wróciła do nas po mistrzostwach, dołączyła do drużyny najpóźniej. Ale szybko, fajnie z dziewczynami złapała kontakt, więc myślę, że była bardzo dobrym duchem drużyny. Ona miała też taki autorytet, że ona wcale nie musiała podnosić głosu. Nie wiem, czy mówię o niej w czasie przeszłym. Nie musi podnosić głosu. Wystarczy, że spokojnie powiedziała i w zasadzie no, każdy się stosował do tego, co tam było zarzucane, więc... Więc myślę, że to jest też jej taka siła, że ona kompletnie nie musiała się wysilać i właśnie czy krzyczeć, czy jakoś się odgrażać. Po prostu zwracała uwagę, no i każdy przyjmował to do wiadomości, bo no nie trzeba jakby jej reklamować i wspominać, jakie ma osiągnięcia jako siatkarka, no bo ma takie CV, że pewnie jakby workiem medali w kogoś rzuciła, no to mogłaby zrobić poważną krzywdę. Więc no tak, każdy raczej się słuchał tego, co Jele miała do powiedzenia i jeżeli był mądry i chciał z tego czerpać, no to wiele można się było nauczyć. Z Jeleną spotkałem się zaraz po tym, jak przyjęto mnie do dewelopresu. No to od razu widać było, że to jest osobowość, że to nie jest jedna siatkarka z wielu, że to jest naprawdę ktoś. Na początku przyznam się, że byłem trochę stremowany, bo ja o siatkówce nie wiedziałem w zasadzie nic, a Jelena wiedziała wszystko, miała siatkówkę w jednym paluszku, czasem to nawet widać przy tych zagraniach. Na początku też traktowaliśmy się troszeczkę z dystansem, bo trzeba było sobie zaufać i się poznać, ale potem ta nasza znajomość rozwijała się i teraz mogę chyba powiedzieć, że to dobra kumpela jest. Trochę jak mama, bardzo dużo nam pomogła, wszystkim mam takie wrażenie, ale no, dziewczyny jakby wcześniej już z nią były tutaj w klubie. Dla mnie to był mój pierwszy raz, pierwszy wspólny sezon, rok.
Więc dla mnie to było naprawdę duże przeżycie, bo nigdy nie miałam okazji poznać jej osobiście, więc granie wcześniej w poprzednich klubach i granie przeciwko niej było bardzo denerwujące, między innymi jako blokujące. Ja nie zliczę, ile razy ja się wkurzałam po prostu na nią, kiedy ona wpychała piłki, kiwając na tych skrzydłach, więc ten moment, w którym ją poznałam, był z jednej strony taki, że czułam ulgę, że to nie będę ja po drugiej stronie siatki znowu, że ona mi będzie wpychać, no oprócz oczywiście treningu, ale że się nie będę tak irytowała na meczach przede wszystkim, bo strasznie było to irytujące. Ale Jelena właśnie była taką naszą mamą, panią kapitan, która przekazała nam bardzo, bardzo dużo dobrego, dużo słów wsparcia. No i mam nadzieję, że to z niej nie wyjdzie, że taka zostanie, bo naprawdę jest prześwietną personą. Dziewczyny się raczej zgodzą. Chyba, że macie inne plany, ale to nie wiem. Ale naprawdę bardzo dużo zawdzięczam Jelenie jako zawodnik w tym sezonie. Nawet jeśli chodzi o taką pewność siebie, zbudowanie tego mentalu, bo miała bardzo duży wpływ na to. Jak dowiedzieliśmy się, że przychodzi Jelena do Developresu, przychodził praktycznie z klubu, który zdobył mistrzostwo Polski, Chemii Police, więc to na pewno było jakieś duże wzmocnienie. Wiedzieliśmy, że jest gwiazdą. Nie wiedzieliśmy, czy będzie gwiazdorzy, czy będzie dla nas przyjemna, czy nieprzyjemna, czy będzie chciała z nami rozmawiać, ale już od pierwszych treningów, pierwszych meczy zawsze poświęcała nam czas. Chcieliśmy autografy, nie było problemu. Chcieliśmy ją porozmawiać, nie było problemu. Spotkaliśmy się na ulicy, zawsze znalazła dla nas czas, żeby porozmawiać. No ciocia Jelenka to jest złoto. To jest, wiesz, mój Kuba jest zakochany w niej miłością najszczerszą pod słońcem i on w ogóle strasznie przeżywa jej wyjazd. I pamiętam, jak po tym ostatnim meczu on tak strasznie płakał i mówi: mama, wiesz co, ja nie płaczę, dlatego że dziewczyny przegrały, bo medal to jest medal i wszystkie dziewczyny są zdrowe i trzeba się cieszyć. Tylko wiesz, ja płaczę, bo jakbyśmy wygrali i byłby jeszcze jeden mecz, to byśmy ciocię Jelę tutaj dłużej zatrzymali u nas i ciocia by nie wyjechała, więc no, dla niego świat się trochę kończy, że ciocia wyjeżdża. Ale mają do siebie numer telefonu, więc Kuba już sprawdzał, jaka jest różnica, wiesz, w czasie, kiedy będzie mógł dzwonić, żeby cioci Jelenki nie obudzić. Też miałam takie podejrzenia, że jak Jele się umawiała, że przyjdzie do mnie na kawę, to wcale nie chodziło o mnie, tylko bardziej o Kubę i o Polanę i o Kazika. I jakby później nawet już się z tym nie kryła, że to tak naprawdę chodzi o chłopaków, że do nich przychodzi. No i nie miałam jej tego za złe, bo Kuba naprawdę ją kocha taką szczerą miłością. Nie, no ja jestem z Jelą chyba najdłużej, tak, tutaj, 4 lata. I zgodzę się na pewno z tym, co powiedziała Centa odnośnie kapitana, jakim była. Fakt, że potrafiła nas zmobilizować i gdzieś tam do walki zmotywować, ale też potrafiła powiedzieć takie mocne słowa, no nie? Że tak się mocno pionizowałyśmy. Ale myślę, że taka jest rola kapitana. Powiem szczerze, że jak przychodziłam tutaj 4 lata temu z pierwszej ligi, byłam no-name'em, było to dla mnie bardzo dziwne, że już jest wybrany kapitan. Po prostu jakby wiedziałam, że tu przychodzę i będzie kapitan i będzie nią Jelę. I było to dla mnie dziwne, bo byłam nauczona tego, że jest zawsze jakby głosowanie, że potrzebujemy się poznać. Tak, chciała zgłosić swoją kandydaturę. wtedy libero jeszcze nie mogę być chyba kapitanem. Nie, było to dla mnie po prostu dziwne i tak nie do końca dobrze to odbierałam. No ale dzisiaj wiem, że przez te 4 lata nie widziałam żadnej innej zawodniczki, która mogłaby tą pozycję jakby objąć. To znaczy myślę, że no, że dobrze się dogadywałyśmy, bo z Jeleną miałam jednak jako kapitan największy kontakt, bo dużo rzeczy, które się dzieją w biurze czy w drużynie, przekazuje się kapitanowi, więc często też miałyśmy spotkania, rozmawiałyśmy o drużynie, dużo o siatkówce, a później, no później udało się znaleźć Jelenie mieszkanie, które kupiła na naszym osiedlu. Troszkę może ją do tego namówiłam, żeby to mieszkanie kupiła, bo nastała wtedy pandemia i też nie wiadomo, co się działo w Polsce, jak te nieruchomości
no nikt nie wiedział coś, co w pandemii może się wydarzyć. I fajnie, jak została naszą sąsiadką, mówię naszą, bo moją i Damiana jest sąsiadką, no to częściej na pewno się widzieliśmy na osiedlu, czy mieliśmy kontakt prywatny. I to jest też osoba, która dużo o mnie wie, o moim życiu prywatnym, o jej życiu prywatnym, więc też można powiedzieć, że nie tylko rozmawialiśmy o siatkówce, ale też trochę o rzeczach prywatnych i można powiedzieć, że to była też osoba, która mnie wspierała w różnych sytuacjach. Najważniejsze, że przyznała mi MVP naszych małych gierek i dostałam od niej statuetkę, to jest najważniejsze. Dzięki Jelena za docenienie mnie, naprawdę się starałam cały sezon na gierkach, także dziękuję. Nie no, dobra, co o Jelenie? Myślę, że mogę tylko podsumować dziewczyny, że była naprawdę fajną zawodniczką, konkretną, szczerą. Życzyłabym sobie mieć w sobie odwagę, mieć taką szczerość i mówić zawsze, co myślę, tak jak ona, nie przejmując się przede wszystkim konsekwencjami i tym, że mogę skończyć na jakby gorszych relacjach z kimś, ale mieć w sobie tą szczerość. No i co, jako kapitan była, myślę, nie do podrobienia, nie współpracowałam wcześniej z osobą, która tak bardzo nadawałaby się na kapitana jak ona. Jak trzeba było, to postawiła nas do pionu, powiedziała, co trzeba. Jak trzeba było, to była mocnym wsparciem i tyle. Myślę, że naprawdę mogę się cieszyć z tego, że ją poznałam. Mogłam z nią grać te 3 lata i były gorsze chwile, były lepsze, ale myślę, że możemy jak najbardziej ją pozytywnie zapamiętać. Jela potrafiła też rozgraniczyć to, co na boisku i na treningu, to jest od tego, co poza. I nawet jak na treningu gdzieś tam coś jej się nie podobało, no to mówiła i zostawało i później już jazda, jak to mówił Jele, ajdę i lecimy dalej. Mogę powiedzieć taką śmieszną anegdotę. Byliśmy wszyscy 2 tygodnie zamknięci w domach. Jelena już wtedy mieszkała na naszym osiedlu i ja piszę do Jeleny i mówię, ty, może pójdziemy w czwartek w nocy, jak już się ściemni, już nas sprawdzą, pójdziemy do McDonalda, w końcu się przewietrzymy trochę, no bo nie wychodziliśmy już, nie wiem, 14 czy tam 12 dni z domu. Pójdziemy do Maca, przyjdziemy się, trochę pospacerujemy, głowa odpocznie. No dobra, dobra, to kiedy? No to w czwartek. Okej, no to czekam cały czwartek, nie ma co robić w domu. Czekam na wieczór, piszę do Jeleny, o której wychodzimy. A ona mi pisze, Pauluszka, wiesz co, ja się trochę... nie mogę powiedzieć co, ale nie pójdziemy dzisiaj. Ja mówię, jak nie pójdziemy? No nie no, wiesz co, trochę się boję. No trochę się boję, jak nas coś sprawdzi, to... Ja mówię, nie wierzę. Nie wierzę, że ty się boisz, jak nie wyjdziemy. Ona, nie. Już za niedługo, za kilka dni wyjdziemy, to pójdziemy na spokojnie. Ja mówię, nie, ja w ogóle... tragedia, obraziłam się. Obraziłam się, po czym... Jelena mówi, że uwary, bo Siergiej zaraz zapuka do ciebie. I ja mówię, jaki Siergiej? No i dzwonek do drzwi, a tu pan z skuterem przyjechał, przywiózł jedzenie z McDonalda, więc to było takie troszkę śmieszne, że no, sprostałam moim wymaganiom, ale nie wyszłyśmy, bo no, po prostu się bała, no bała się. To było jedyne co mogę powiedzieć, że raz w życiu czegoś się bała, to właśnie wyjścia w koronie. Wiesz, jak grałam po tej drugiej stronie siatki przeciwko Jelence, to była bardzo irytująca, bo sobie mnie zawsze polowała na bloku i dosłownie po opuszku, po pazurku, jak miałam dłuższe paznokcie, no to po paznokciu szła. I to było tak strasznie wkurzające i tak męczące. I kiedyś jej pytam, Jele, słuchaj, no a jeżeli ja bym ci schowała ręce, to dalej byś szła po prostu już w ostatniej chwili, jakbym ci schowała, to byś dalej szła w zegar, czy... A ona mówi, przecież skoro widzę twoje ręce, to jak je schowasz, to też będę widziała, że schowasz i wtedy zawalę kołka. No Jelenka nie było mocnych. Raz była taka sytuacja, kiedy graliśmy w tamtym roku mecz w ŁKS-ie. Wygraliśmy ten mecz, było trochę nieprzyjemności przed tym meczem, w związku z tym, że Malwina do nas dołączyła i pojawił się wtedy taki transparent bardzo nieładny w hali. Jelena po meczu odpaliła taką rakietę, ale naprawdę taką rakietę tam odpaliła, że no,
no musieliśmy ją uspokajać i zaprowadzić do szatni, bo myślałam, że po prostu oczy jej wyjdą na wierzch. Ona tam wszystkich chciała po prostu pozabijać za to, co się wydarzyło. I myślę, że to była taka sytuacja, kiedy pierwszy raz się jej bałam tak bardzo. A poza tym no było naprawdę dużo sytuacji, dużo fajnych anegdot. Myślę, że za dużo by tu opowiadać. Najbardziej przyjemne zawsze były, jeżeli nie z boiska, no bo na boisku też było ekstra, takie spotkania, które sobie organizowałyśmy gdzieś tam drużynowo i pamiętam, to był sezon, zdaje się, mój drugi w Developpressie, czyli 2 lata temu to było. Jak był ten skład, gdzie była Rasia, Marta, no to organizowałyśmy, pamiętam, imprezę, niespodziankę dla Ani Kaczmar, ona chyba 35 lat wtedy kończyła. No i to była taka fajna impreza, bardzo fajna. No tak, fajnie było. Wiele odnosiła sukcesy u nas, odnosiła też na arenie międzynarodowej razem z Serbią i to było bardzo budujące, że taka osoba jest u nas w klubie. Jako ciekawostkę powiem, że bardzo często przy rozmowach transferowych z innymi siatkarkami, kandydatkami do pracy u nas w Developpressie, częściej było pytanie, czy pani Blagojewicz zostaje, niż kto jest trenerem. To też chyba pokazuje, jaki Jele miała autorytet i jak wiele młodych siatkarek chciało przy niej terminować uczyć się. Jele to jest kobieta z ogromnymi jajami i naprawdę jest przeszczerą osobą i taką, która w ogóle nie myśli o konsekwencjach tego, co powie, ale to jest dobre. Także myślę, że taka osoba na pozycji kapitana powinna być, więc Jele jakby tutaj pasowała. Co mogę? Pamiętam jakieś tam anegdotki, pamiętam, że zawsze dawała jaja na spotkaniach typu spotkanie z dietetykiem, z mental coachem. Pamiętam, ja nie chcę, żeby, bo pan Artur podejrzewam, że nas śledzi, nie chcę, żeby on to źle odebrał. No ale było jakieś tam zadanie, które polegało na tym, żeby odpaść z tego ćwiczenia jak najpóźniej. Im później, tym lepiej. No a Jele miała swoje plany i zrobiła specjalnie tak, żeby odpaść jako pierwsza, wstała i mówi, idę do domu. My jeszcze tam siedziałyśmy dosyć długo, pamiętam, że to na pewno nie było ostatnie ćwiczenie, ona mówi, ja idę do domu i poszła. To było na tym spotkaniu z mental coachem, a na spotkaniu z panią dietetyk. Pani dietetyk mówiła o kaloryczności, o dobrej diecie i tak dalej, i tak dalej. A Jele skwitowała, ja jak mam ochotę na kiełbasku, to jem kiełbasku. No i pani dietetyk mówi, nie wiem co powiedzieć. No, wszyscy wiemy, jaką Jele miała relację z sędziami. No i ja mówię, Jele, nie możesz tak się kłócić z sędziami, bo później oni nam robią na złość i nawet jak jest jakaś sporna sytuacja, powiedzmy, gdzie oni mogą rozstrzygnąć, to zawsze rozstrzygną na korzyść drugiego zespołu, no bo nas nie lubią, powiedzmy. A Jele mówiła, ale ja się wcale z nimi nie kłócę, ja z nimi tylko flirtuję. Mówię, Jele, uwierz mi, że słowa, których ty używasz, nie są dobrymi słowami i nie oznaczają flirtu, tylko jakby troszeczkę co innego, więc... A Jele, no dobra, no. Znaczy, no Jelena była numer jeden, także to każdy ją lubił, szanował. Praktycznie każdy, czy to imieniny, czy to urodziny, staraliśmy się do niej dotrzeć z jakimiś życzeniami, zdrowym prezentem. Także była lubiana przez wszystkich. Nie było tak, że jakieś gwizdy były na nią, czy coś. Także tu w Rzeszowie była bardzo miło przyjmowana. Jelena na pewno co roku miała wiele różnych propozycji. No można to pytanie odwrócić. Dlaczego nie chciała odejść? No. I została tutaj 6 lat, no myślę, że dlatego, że tu się fantastycznie czuła, że tutaj myśmy ją doceniali. To nasza królowa, nasz skarb, tak? Bo Blagojewicz to jakbyśmy przetłumaczyli na polski, to skarbowicz, skarb. Blago to skarb po serbsku. To taki nasz skarb, nie? Pamiętam, jak na przykład byłyśmy razem w pokoju, to ja musiałam cały czas być pod bronią, cały czas musiałam, wiesz, być czujna, bo ona na przykład mnie z ukrycia nagrywała, jak sobie śpiewałam, albo jak byłam uzależniona od owolowo, tych takich musików owocowych i cały czas te owoce jadłam, no i Jele mnie gdzieś tam z przyczajki spod kołdry nagrywała, albo na przykład czytałam, już wiesz, jak czytasz, no to wpadasz w taki trans, że
że w zasadzie tak to, co jest dookoła, to nie do końca do ciebie dociera. No i ona już tak potrafiła wychwycić ten moment. No i na przykład włączała telefon, nagrywała mnie i srówką utrę mi ładowała i mnie straszyła. I wiesz, i po prostu to nagrywała i się śmiała. I miała fan, albo wmawiała mi, że ja chrapię i że ma to nagrane, a ja absolutnie nie chrapię. Można zapytać mojego męża. Chociaż oni są w takiej komitywie, że może powiedzieć, że chrapie, ale to nie jest prawda zupełnie. Damian, ja się umawiałem z Jeleną od 5 lat na spotkanie przy flaszeczce wina. Jelena jest pełnym profesjonalistą. Nigdy żeśmy flaszeczki wina nie wypili. Co nie oznacza, że nie jest osobą towarzyską, która potrafi na imprezie dobrze się zabawić. No. Myślę, że wrosła w Rzeszów bardzo dobrze. Rzeszów też wrósł w nią. Ona jest zameldowana w naszym mieście, ma mieszkanie, jest jedną z nas i myślę, że czuje się tu świetnie, a my się z nią czujemy też kapitalnie. Aha, fajne jest to na pewno że się cały czas uczy polskiego. Jestem z niej dumna, że zapamiętała, czym jest zagwozdka i rozkmina. Także Jele, jak będziesz miała jakąś rozkminę, śmiało możesz do mnie pisać i to rozkminimy po prostu. Mogę coś? Hmm? Bardzo się wzruszyłam, jak był finał i śpiewaliśmy hymn i tak kątem oka zerknęłam na Jele i śpiewała. Bardzo się wzruszyłam, tak się łezka. Tak wiedziała, że tak zrobiła. No super, super to jest. Jele mówi tak trochę po swojemu, trochę po naszemu. Ona gra w siatkówku, je właśnie kiełbasku. Ale to jest przesłodkie, przeurocze. To jest takie wspomnienie pierwszego medalu, który żeśmy zdobywali. Znaczy nie Developress, tylko ja. To był drugi brązowy medal Developressu. Wtedy doszło do takiej sytuacji, że pożegnaliśmy się z trenerem Michelim i powierzyliśmy prowadzenie drużyny na kilka spotkań Bartkowi Dąbrowskiemu. To z tego, co mi wiadomo, jak Bartek przyjął tą ofertę, to pierwsze, co zrobił, to skontaktował się z Jelą i poprosił ją o pomoc, żeby razem pociągnęli ten mały finał, czyli mecz o brązowy medal. I wtedy Jela grzecznie sobie przeklnęła po polsku i powiedziała, zrobimy to. No i zrobili. Zdobiliśmy medal w ciągu tam 2 tygodni, nie? Myślę, że jeszcze w imieniu całego zespołu warto jej podziękować za tą rolę, bo podejrzewam, że z trenerem też nie zawsze było jej łatwo dojść do różnych jakichś tam wniosków i no, ona dużo walczyła też dla nas, a o wolne, o niewolne, o różne po prostu rzeczy. Wiadomo, że miała też inne zdanie na pewno często niż trener i po prostu musiała z nim, że tak powiem, walczyć. Ja myślę, że my wielu rzeczy nie wiemy, które gdzieś tam ona może przechodziła sama. Wiadomo, że też o wielu rzeczach nie mogła nam mówić, musiało to zostać między trenerami, sztabem i nią. Także dziękujemy po prostu jej za to jako drużyna, jako cały zespół. Dała radę. Dałaś radę, tak. Powiedzmy. Nie mogę powiedzieć, bo się wzruszę, już się wzruszam. Wróć do nas tylko. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że to będzie później oglądała. Wysyłam buziaczki, proszę bardzo. Znaczy, ja nie chcę się żegnać z Jeleną, bo ja głęboko wierzę, że Jelena jeszcze tutaj wróci w takiej czy w innej roli. Bardzo na to wszyscy liczymy. My na to zasługujemy, żeby ona do nas wróciła. I Jelena zasługuje, żeby w tym klubie jeszcze być. Na koniec chciałabym tylko powiedzieć, że się bardzo cieszę, że mamy dobre relacje, bo w życiu nie chciałabym być twoim wrogiem. I tyle, no. Wyślę ci emotkę pomarańczy, pewnie będziesz wiedziała, o co chodzi. Z mojej strony tyle. Trzymam za ciebie mocno kciuki. Dziękuję za wspólne 4 lata. Blago, na razie nie wyobrażam sobie, że ciebie tutaj nie ma, bo zawsze wyjeżdżasz w maju do Serbii na swoją kadrę. Ale mam nadzieję, że w styczniu przyjedziesz do Rzeszowa, będziesz z nami, wypijemy razem prosecco i wszystko będzie po staremu. Także proszę cię, nie zapominaj języka i często się odzywaj.